otrzymaliśmy potwierdzenie możliwości finansowania studium wykonalności dla komunikacji bezkolizyjnej szynowej w Krakowie. To jest element premetra przyszłego metra i w związku z tym pozwala nam to w tym roku uruchomić przetarg na studium wykonalności, które jednoznacznie określi trasę, określi elementy tunelu podziemnego, określi przystanki, których by można było budować. Będziemy budować tunel o takich parametrach, który pozwoli w pierwszej kolejności na eksploatację tramwaju, no bo na przykład dwa krakowiaki to jest 85 metrów, prawda, więc to już jest pociąg prawie jak pociąg metra i w pierwszej kolejności te tramwaje mogłyby być tam eksploatowane. Natomiast przy niewielkich wypełnieniu czy uzupełnieniu infrastruktury można wprowadzić tak zwane, to znaczy wagony czy pociągi tak zwanego metra lekkiego.